życiu spotykają nas różne doświadczenia, które weryfikują naszą wiarę. Mogą ją albo wzmocnić, albo osłabić. Mogą pogłębić poznanie Boga, albo doprowadzić do zupełnego porzucenia Bożej ścieżki. Mam tu na myśli szczególnie trudne i ciężkie doświadczenia, ponieważ to w takich sytuacjach najłatwiej jest zwątpić w Bożą bliskość, w Jego obecność. Zapewne nieraz słyszeliśmy, albo sami wypowiadaliśmy z wyrzutem słowa: Boże, gdybyś tu był, tak jak to mówią co niedzielę zambony, moje małżeństwo nie rozpadłoby się, nie straciłbym dobytku w powodzi, moje dziecko ciągle by żyło, nie spotkałyby mnie inne różne tragedie, które powodują, że muszę odwiedzać miejsca takie jak ten cmentarz. Czy takie słowa wypowiadamy tylko my, ludzie XXI wieku? Okazuje się, że nie. Okazuje się, że już 2000 lat temu ludzie wypowiadali się w podobny sposób. Przyjrzyjmy się historii pewnego rodzeństwa. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marty i Marii, siostry jej. Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie. A Betania była blisko Jerozolimy, około 15 stadiów. I przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Rzekł jej Jezus: Zmartwychwstanie twój brat. Odpowiedziała mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzecze mu: Tak, Panie. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Marta przeżyła bardzo ciężką sytuację, śmierć brata. Ale to, co w tej historii najbardziej mnie zaskakuje i inspiruje, to fakt, że Marta wyznała, że Jezus jest Chrystusem, posłanym na świat Bożym Synem. Marta wyznała, że wierzy we wszechmoc Boga, nie wtedy, kiedy Łazarz został wskrzeszony, bo to się stało, jak wiemy, z dalszego ciągu tej historii. Ale wyznała to wszystko w momencie, kiedy Łazarz leżał jeszcze w grobie i był martwy. Bo wiara, jestem przekonany, że ta historia mówi nam o tym dobitnie, nie jest tylko i wyłącznie zachwytem czy podziwem wywołanym przez Boże cuda, ale wiara jest przede wszystkim Bożą mocą, która powtarza nam, że Jezus jest z nami, jest blisko, nawet wtedy, kiedy nasze życiowe doświadczenia zupełnie temu zaprzeczają. Czujesz się opuszczony przez Boga? Uważasz, że jest daleko i zupełnie nie interesuje się Twoimi problemami? Przyjdź w niedzielę do kościoła. Posłuchaj Bożego Słowa, porozmawiaj z innymi ludźmi i przekonaj się, że nie jesteś sam i że jest zupełnie inaczej, niż myślisz. Do zobaczenia.